Witamy Państwa w najnowszej odsłonie comiesięcznego programu Gmina Przygodzice – Inwestycja w przyszłość. Jak zawsze ekipa naszej telewizji przygotowała garść informacji na temat tego samorządu, w tym odcinku między innymi. Relacja z drugiego przeglądu kulturalnego oraz pikniku rybnego w ramach tegorocznych Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Wielkie wędkowanie na gliniance, czyli trzecie powiatowe zawody o puchar wytwórni cukierków Karmelek w Przygodzicach. W tym programie powiemy także o tym, jakie plany ma w przyszłości aktualny zarządca Glinianki, czyli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przygodzic. Będzie również o nowej sali gimnastycznej w Czarnym Lesie. Ta budowa już dawno została ukończona, przyszła więc pora na jej uroczyste oddanie do użytku. We wrześniowym programie pokażemy również relacje z tegorocznych Hubertowin w Przygodziczkach. Jak zawsze będzie na Państwa czekać pakiet informacji na temat aktualnie realizowanych i planowanych inwestycji w gminie. 5 września w Przygodzicach odbyła się uroczysta inauguracja tegorocznych, piątych już Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Imprezę rozpoczął turniej piłkarski o Puchar Złotego Karpia. Mecze rozgrywano na płycie boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. W turnieju wystartowało 6 drużyn z terenu całej gminy Przygodzice. Liczyła się przede wszystkim zabawa, ale nie zabrakło też zdrowej i zaciętej rywalizacji na boisku. Na inaugurację piątego Dnia Karpia złożyły się też dwie imprezy, które odbywały się w tym dniu w Przygodzicach. Były to drugi przegląd kulturalny Doliny Baryczy, połączony z estradą folkloru oraz piknik rybny. Główna część obu imprez rozgrywała się na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury. To tam wręczono specjalne certyfikaty potwierdzające prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym systemu Dolina Baryczy poleca. Po raz kolejny prestiżowe wyróżnienia otrzymał przygodzicki wypiek Chleb Baryczok. Nad nim jednak jego producent nie poprzestaje. W tej chwili jesteśmy w trakcie wprowadzenia nowego wyrobu. Nie chciałbym tutaj zadać tajemnicy, prawda, ale w przyszłym roku pokażemy Państwu nowy produkt tradycyjny, który kiedyś był na tej ziemi produkowany. Certyfikat odebrali także Ewa Stasiełowicz wraz z Mirosławem Czwordonem, którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne u źródeł Baryczy w Przygodziczkach. Poza noclegami, a samo przyznanie tego znaku jakości, no jednak świadczy o tym, że warunki u nas są no co najmniej dobre, myślę, że dużo więcej niż dobre. Oferujemy no, rekreację na łonie przyrody. Jednym z takich elementów, jeżeli tych turystów się przyciągnie, czy jakby sposobem na przyciągnięcie, to są noclegi. I jakoś tam udało nam się przy pomocy, to szczególnie Ewy, bo to wymaga dosyć dużej promocji, nie? To akurat odbywało się w internecie, że tych gości póki co mamy. Certyfikatu Dolina Baryczy nie dostaje się za nic. Przyznawany jest jedynie na rok, a przedsiębiorstwo, które się nim posługuje, nie może przez ten czas spocząć na laurach. Certyfikaty przyznawane są tylko na rok czasu do następnego konkursu, właśnie po to, żeby oni się cały czas starali. Czyli żeby cały czas ten poziom usług był na wysokiej jakości i żeby później przy kolejnym konkursie składając wniosek można było jakby pochwalić się takimi działaniami, które się zrobiło dodatkowo, czyli jakby podniosło jeszcze no, tą oczekiwaną jakość produktu w ciągu tego ostatniego roku. Tak zaplanowaliśmy lokalną strategię rozwoju, za której wdrażanie odpowiedzialne jest lokalna grupa działania, aby nasi producenci i usługodawcy mogli rozwijać swoją ofertę i tak w ramach działania małe projekty, czy w ramach różnicowania działalności rolniczej albo tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, producenci i usługodawcy, którzy są w systemie, mają zgodnie z przyjętymi kryteriami dodatkowe punkty. Na uczestników drugiego przeglądu kulturalnego połączonego z estradą folkloru czekały występy zespołów ludowych z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Na scenie zaprezentowali się m.in. gospodarze, czyli Zespół Pieśni i Tańca z Przygodzic oraz
kapela Boćki wraz z Baryczankami. Jest to pomysł autorstwa naszego Gminnego Ośrodka Kultury, aby właśnie promować tą naszą Dolinę Baryczy poprzez kulturę. No my tutaj mamy kapelę Boćki z Przygodzic i zespół pieśni i tańca Przygodzice, który jest już słynny w Polsce i poza jego zagranicami. Nie mogło także zabraknąć znanej w okolicy kapeli Furmany z Gorzyc Wielkich. Ta impreza była przede wszystkim okazją do lepszego poznania repertuaru zespołów z Dolnego Śląska. Nasze okolice nie mają takich tradycji, korzeni, jakie bywają na przykład w Wielkopolsce czy innych regionach, prawda? Nie mamy takich korzeni, odwołań do muzyki ludowej, dlatego gramy tą muzykę, którą przywieźli osoby, które przyjechały na Dolny Śląsk, prawda? I to gramy różną muzykę różnych regionów, polską, ale nawet i też i no, wschodnią, tą ukraińskie, tam takie te rosyjskie, wileńskie, prawda? Ale tutaj konkretnie zagramy muzykę polskich regionów. Tę kulturalną imprezę sfinansowano głównie ze środków pochodzących z zewnątrz. Projekt, który na potrzeby tego wydarzenia napisali członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przygodzic, znalazł się wśród 22 najlepszych wniosków. Na organizację drugiego przeglądu kulturalnego w ramach lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 7 organizacja otrzymała 3400 zł. Cieszymy się, że są chętni, chcą to robić, bawią się przy tym i to jest naprawdę wspaniała impreza i wspaniałe przedsięwzięcie. Jak na piknik rybny przystało, podczas imprezy były degustacje karpia oraz potraw z ryb. Uczestnicy imprezy bawili się do białego rana. Drugą wrześniową imprezą organizowaną w ramach piątych dni karpia w Dolinie Baryczy było polowanie na wielką rybę na przygodzickiej Gliniance. Tam 25 września od wczesnych godzin porannych 19 wędkarzy z całego powiatu ostrowskiego rywalizowało w trzecich powiatowych zawodach o puchar wytwórni cukierków Karmelek w Przygodzicach. Organizatorzy imprezy przygotowali 20 stanowisk do łowienia ryb. Pokusa była duża, zwłaszcza, że na tym akwenie złowiono już karpia giganta i kilka innych dużych okazów. W ubiegłym roku pan Janek Górski złapał tutaj karpia na wędkę 16 kg 100 gram. To jest rekord tego zbiornika, jeżeli chodzi o karpia. Złowiono również kilka bardzo dużych okazów szczupaka w granicach 3 kg. Niestety rzeczywistość szybko zweryfikowała możliwości wędkarzy. Siatki niektórych z nich świeciły pustkami, a przez kilka godzin trwania zawodów nie złowili nawet buta. Nie przeszkodziło to im jednak w doskonałej zabawie. Pusta siatka. Wszyscy nie mogą mieć, bo by wyłapali to wszystko. Czeka pan na jedną dużą sztukę? Tak jest. I załatwi całe zawody, nie? Ale przynajmniej pogoda przyjemna. Najważniejsze. Jakby zimno było, to trochę tak, no ale świeże powietrze. Inni wędkarze ten dzień zaliczą do udanych. Choć nie złowili złotej rybki ani karpia giganta, to ich siatki wyglądały już bardziej okazale. Rybacy na drugim brzegu twierdzą, że ryb nie ma, a pan widzę pełna siatka. No, siateczka jest. Mogłyby być większe wyniki, no ale coś tam zawsze wpadnie. Jak się przygotuje sprzęt, to i ryba jest. Jakie ma pan ryby w tej siatce? Jest okoń, jest leszcz, jest płoć. Ale żadnej większej niestety nie ma. No nie ma, no nastawiłem się na drobną rybę. Duża jakoś nie chce przyjść. Trudno się dziwić, że ten wędkarz miał siatki pełne, skoro miał tak profesjonalną pomoc. Obcowanie z przyrodą i właśnie z tymi rybami może być ciekawym. Też takie troszeczkę emocje właśnie związane z tym sportem. Puchary dla wszystkich uczestników zawodów oraz dla zwycięzców imprezy ufundował lokalny przedsiębiorca. Właściciel wytwórni cukierków Karmelek z Przygodzic tym razem zwycięzcom postanowił osłodzić nieco wygraną. Wymyśliłem w tym roku co innego. Realizację tego zrobił mój znajomy z Poznania. Ja nie mam takich talentów artystycznych do zrobienia takich rzeczy, ale postanowiłem w tym roku, że to już są trzecie zawody wędkarskie o puchar wytwórni cukierków, zorganizować jakieś puchary z cukierków, konkretnie z cukierków, żeby nie wiązało się to jedno z zakładem, kojarzyli ludzie. Można je zjeść albo postawić na półce? Oczywiście można zjeść, można postawić na półce, można sobie przykryć akwarium, żeby wytrzymały przynajmniej 10 lat. Ostatecznie najwięcej ryb tego dnia złapał Marcin Brdęk. Pomiar jego siatki nie kłamał. Wędkarz złowił grubo ponad 2,5 kg. Drugie miejsce zajął Piotr Waloch, który wraz z córką złowił o dosłownie jedną sztukę mniej.
Trzeci na podium uplasował się Zdzisław Koniczewski z wynikiem niespełna 2 kg. Największą rybę, prawie 30-centymetrowego karasia, złowił Sławomir Kornaszewski. Najstarszym zawodnikiem zawodów był Jan Bodaj z Przygodzic. Pierwsze 3 miejsca wójt Przemysław Kazimierczak obdarował nagrodami rzeczowymi. Dla wszystkich uczestników przygotowano ciepły posiłek. Było też pamiątkowe zdjęcie. Impreza na Gliniance była okazją do rozmowy o przyszłości tego obiektu. Już teraz wiemy, że wójt gminy Przygodzice Przemysław Kazimierczak przedłuży okres użytkowania tego terenu aktualnemu zarządcy. Przez najbliższe 10 lat terenem ponownie będzie administrować Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przygodzic. Biorąc pod uwagę to, że do tej czas gospodarowanie, zarządzanie tym obiektem, Glinianką tak zwaną w Przygodzicach, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Przygodzic spełniło swoje oczekiwania, czy moje oczekiwania, czy nasze oczekiwania. Dobrze tutaj coś się dzieje, w związku z tym Rada Gminy podjęła uchwałę o dalszym przedłużeniu na 10 lat zarządzanie, gospodarowanie tym obiektem. Sądzę, że tutaj jest dobry gospodarz i ten obiekt zostanie rozbudowany i będzie służył społeczeństwu Przygodzic i nie tylko. Samo stowarzyszenie ma już pewne plany względem tego akwenu i przyległego do niego terenu. Chcemy zorganizować park rekreacyjno-sportowy, dlatego że mamy trochę planu takiego, żeby jeszcze poza tym łowieniem takie zrobić dla dzieci coś takiego, nie? Coś jak ala tam jakieś zjeżdżalnie czy coś, żeby te ławeczki, które żeśmy też jako stowarzyszenie postawili i pomosty dla rybaków, dla wędkarzy. Także tutaj spacerują ludzie już z okolicy, nie tylko z psami na spacer, ale tak po prostu rodzinkami. Jak na razie wszystko rozchodzi się o pieniądze. Stowarzyszenie chce ich szukać na zewnątrz. Pewną pulę pieniędzy zapewni także gmina Przygodzice. Także w ramach piątych Dni Karpia w Dolinie Baryczy odbywała się inna impreza w gminie Przygodzice. 25 i 26 września do Przygodziczek zjechali się łucznicy konni oraz grupy rekonstrukcyjne z całej Polski i Europy, by tam świętować hubertowiny. Ten zwyczaj pochodzi prawdopodobnie z Wielkiej Brytanii. To właśnie na wyspach polowano niegdyś na lisy. Obecnie w Wielkiej Brytanii nadal jest gonitwa za prawdziwym lisem, a u nas w Polsce rolę lisa spełnia jeden z jeźdźców, który wygrał zawody w poprzednim roku i na ramieniu ma przyczepioną lisią kitę i inni jeźdźcy próbują zerwać tą kitę. Tak, zwycięzcą zostaje ten, który zerwie kitę. Tradycja hubertusa to jest tradycja datująca się, powiedzmy, w Polsce gdzieś od średniowiecza. To są biegi myśliwskie, czyli wszystko związane z polowaniem, ze świętym Hubertem, która współcześnie się przekształciła w taką tradycję, powiedzmy, z jednej strony myśliwską, z drugiej strony jeździecką. No, kiedyś to było, można powiedzieć, wspólne, bo polowało się często na koniu. Współcześnie to się takie te nurty się jakby oddzieliły i trochę oddzielnie świętują myśliwi jakby swoje takie święto, a my na koniach bawimy się w takie coś, co się nazywa bieg Huberta, czyli co kiedyś było biegiem za jakąś zwierzyną. Hubertowiny 2010 w Przygodziczkach rozpoczęły się w leśniczówce Klady. Nieopodal na otwartej przestrzeni rozegrano zawody w łucznictwie konnym. Zadaniem miejsców było przejechać wytyczoną trasę w jak najszybszym tempie. Po drodze musieli jeszcze ustrzelić zwierzynę. Na szczęście żadna nie ucierpiała. Łucznicy strzelali bowiem jedynie do tablic. Mamy tu różnych jeźdźców. Mamy ubiegłorocznego mistrza świata, mamy obecnego mistrza Europy, także można powiedzieć czołówkę światową. Mamy też jeźdźców całkowicie początkujących. Także ponieważ są to zawody otwarte i każdy może przyjechać i wziąć w nich udział. Jak na tego typu imprezę przystało, do Przygodziczek przyjechali prawdziwi sarmaci w tradycyjnych strojach. Gaworzyli po szlachecku, a i temperament mieli iście sarmacki. Za kufel pitnego miodu bądź rękę jakiejś białogłowy gotowi byli walczyć do upadłego. Jest mnóstwo grup rekonstrukcyjnych, które starają się ową tradycję podtrzymywać, między innymi Kujawska Brać Szlachecka, panowie bracia z Kujaw, Wielkopolski. Przejechaliśmy do Przygodziczek, aby Tatarów wytępić, którzy się podobno tutaj jutro mają objawić. Hubertowiny w ogóle zaczęliśmy w roku 2000. Pierwsze hubertowiny odbyły się w miejscowości Chynowa. Tutaj natomiast robimy już po raz 10 i
Odbywa się to co roku w przygodziczkach, ostatnia niedziela września. Podczas tegorocznych hubertowin odbyły się także pokazy hipiczne, inscenizacja historyczna, wielobój dla jeźdźców i zaprzęgów oraz wyścig galopem po Karpia. Organizatorem hubertowin było Agroturystyczne Stowarzyszenie w Siodle. Na ten obiekt uczniowie, kadra nauczycielska oraz społeczność Czarnego Lasu czekali od dawna. Wielokrotnie odkładano w czasie jego budowę. Teraz to już tylko wspomnienia. 25 września odbyło się oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnym Lesie. Uroczystość poprzedziła msza święta w pobliskim kościele. Następnie dyrektor placówki Urszula Pawłowska wraz z wójtem przecięli wstęgę i choć sala gimnastyczna stała już gotowa od ponad miesiąca, to ten podniosły moment kończył staranie o ten obiekt sportowy. Uczniowie, rodzice, społeczność Czarnego Lasu oraz samorządowcy uczestniczyli następnie w uroczystej akademii, którą zorganizowano już na płycie nowej sali. Historię budowy tego obiektu przedstawiła dyrektor Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Urszula Pawłowska. Także wójt gminy Przemysław Kazimierczak nie krył zadowolenia z oddania nowej sali do użytku. Włodarz gminy podkreślił, że to wydarzenie zamyka pewien rozdział w historii gminy. To już jest kolejna. Przez ostatnie 6 lat oddajemy trzecią salę gimnastyczną w gminie Przygodzice. Przypomnę pokrótce, to była Chynowa, Debnica i teraz czas na ostatnią przy Zespole Szkół w Czarnym Lesie. Radni do tego byli zgodni, że takie coś musi powstać. W związku z tym ta sala powstała generalnie szybko, w przeciągu 2 lat, z własnych środków. No niestety, jak wspomniałem na otwarciu, innych środków nie udało nam się osiągnąć z tego tytułu, że Urząd Marszałkowski wspierał te gminy, gdzie do tej pory sal nie było w ogóle. Były liczne gratulacje kierowane w stronę dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów i zapewnienia tych ostatnich, że z sali skorzystają w najbardziej wydatny sposób. Zarówno jedni, jak i drudzy nie kryli zadowolenia z nowego obiektu sportowego. Dzisiaj dla nas wielkie święto, zarówno dla społeczności szkolnej, jak i lokalnej. Trudno się dziwić, że społeczność Czarnego Lasu świętowała tak uroczyście. Poprzednio uczniowie grali na tym boisku za szkołą. Zimą zajęcia wyglądały jeszcze gorzej. Poprzednia sala gimnastyczna nie spełniała nawet normy zastępczej sali, ponieważ metraż był jej 10 razy mniejszy od tej. Wynosiło 50 parę metrów kwadratowych. Ta obecna sala wynosi około 500 metrów kwadratowych. Także jest tu na czym robić w porównaniu z tym, co było robić na tej małej. Naprawdę było ciężko. No, głównie prowadziłem zajęcia z gimnastyki, zabawy ruchowe. Choć też mieliśmy sukcesy jako nasza szkoła w grach zespołowych, nawet w koszykówce, w piłce nożnej. Najgorzej było zimą, wiadomo, nie można było wyjść na powietrze. Trzeba było wszystko zorganizować. No, jako szkoła wiejska nie są tutaj duże klasy, ale zawsze było tutaj prawie 20-15 osób na sali gimnastycznej. W ogóle nie było możliwości ćwiczenia, trzeba było cały czas ciepło być ubranym. No nie można było praktycznie nic zrobić na tamtej małej sali. Kiedyś jak mieliśmy tą starą salę, to było bardzo ciężko, nie? Jak graliśmy na przykład w piłkę nożną czy w falówkę, no to 2 osoby na 2. Sala gimnastyczna w Czarnym Lesie to ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni. Jej budowa pochłonęła ponad 2 miliony złotych i w całości sfinansowała ją gmina Przygodzice. Z surowych murów powstał ten oto obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze parę lat temu na wsiach można było policzyć szkoły na przysłowiowych 10 palcach. Te, które mają sale gimnastyczne, tak teraz sytuacja jest odwrotna. Jednak z chwilą przejęcia szkół przez samorządy lokalne, samorządy starają się, aby każdej szkole te warunki poprawić. Najpierw wiadomo, budynek dydaktyczny, no a teraz sale sportowe i cieszę się, że również w gminie Przygodzice sukcesywnie te sale są budowane. Nowoczesna sala gimnastyczna to znacznie poszerzony wachlarz możliwości dla uczniów i nauczycieli. Ta sala sportowa wyzwoli na pewno w uczniach wiele jeszcze energii i pokażą nam dzisiaj i jeszcze może za kilka lat, na co ich stać? Na pewno będziemy lepiej ćwiczyć i będziemy mieć większe możliwości. Wiele miejsca, teraz kosze dojdą, bramki, to można będzie wiele gier grać.
Teraz dyrekcja szkoły czeka na środki potrzebne do wykończenia sali gimnastycznej. Na zakup sprzętu oraz urządzeń potrzeba dodatkowych 100 tysięcy złotych. Złożyliśmy odpowiedni wniosek o dofinansowanie wyposażenia tej sali. Natomiast jeżeli w pełni nie otrzymamy tych pieniędzy, wyłożymy z budżetu gminy, aby ta sala mogła w pełni funkcjonować. Zanim pojawią się środki na doposażenie obiektu sportowego, uczniowie już mogą korzystać z nowej sali i to bez ograniczeń. O nowoczesną i wyjątkową świetlicę wiejską wzbogaciła się społeczność Ludwikowa i okolic. Siłownia, sauna, pełne zaplecze do sprzętu sportowego. Te pomieszczenia wyglądały niegdyś jak ruina. Z tego co było, nie mało co zostało. W 2 lata wyremontowano całkowicie wszystkie pomieszczenia, w tym kuchni i zaplecze kuchenne. Dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego i Urzędu Marszałkowskiego udało się w pełni doposażyć te pomieszczenia. Sprzęt kuchenny kosztował około 16 tysięcy złotych, z czego 8 pochodziło ze środków własnych sołectwa. W ramach przebudowy tego obiektu udało się także wyremontować pomieszczenie, które już zostało zaadaptowane na siłownię. Jest także łazienka z umywalkami, natryskiem oraz w przyszłości sauną. Chyba wyjątkowa świetlica wiejska, bo nie każda ma siłownię, no i saunę. No na pewno nie. Jedna z pierwszych tutaj na pewno w Wielkopolsce mamy taką salę jak my tu w Ludwikowie. Świetlica posłuży przede wszystkim społeczności Ludwikowa i okolic. Docelowo budynek ma pełnić funkcję centrum sportowego wsi. To tam zimą mają szlifować formę piłkarze oraz kolarze z pobliskich klubów sportowych. Świetlica powstała jednak z myślą o sportowcach spoza gminy Przygodzice, zwłaszcza że obok dostępne są noclegi. Przede wszystkim to jest tak szykowane, tak myślane o tym, żeby inne też kluby zapraszane i po prostu mogli tu też trenować i rozwijać swoją kulturę fizyczną. Świetlicę udało się przebudować za sprawą wspólnej inicjatywy mieszkańców i władz gminy. Inwestycja pochłonęła ponad 500 tysięcy złotych, a połowę z tych środków pozyskano z zewnątrz. W zdecydowanej większości z programu Odnowa i Rozwój Wsi otrzymaliśmy 288 750, pozostałą część gmina dołożyła ze środków budżetu. Sołectwo z Ludwikowa chce wkrótce doprowadzić do ładu obejście budynku. To tam wiosną i latem korzystający ze świetlicy będą mogli ćwiczyć na świeżym powietrzu. Na koniec programu prześledzimy aktualnie realizowane inwestycje w gminie Przygodzice. Najwięcej dzieje się na drogach. Trwa aktualnie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chynowa Lipie. Prace skupiają się na podbudowie 750-metrowego odcinka. Dodatkowo ma tam powstać jeszcze 600 metrów asfaltu na drodze podbudowanej w ubiegłym roku. Inwestycja pochłonie 290 tysięcy złotych, z czego prawie 40 tysięcy pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Trwa również przebudowa 4 dróg gminnych w Czarnym Lesie o łącznej długości prawie 650 metrów. Będzie to nawierzchnia stłucznia kamiennego. W budżecie gminy na ten cel zarezerwowano 215 tysięcy złotych. Swoje oblicze z dnia na dzień zmieniają także ulice Krótka, Mostowa i Ślepa w Przygodzicach. Ta długo wyczekiwana inwestycja pochłonie łącznie 500 tysięcy złotych. Ekipy remontowe pracują również przy przebudowie ulicy Chopina w Dębnicy. Powstanie tam nawierzchnia asfaltowa z pełnym odwodnieniem. Koszt tej przebudowy to prawie 150 tysięcy złotych. Lada dzień zostanie rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Krótkiej w Antoninie. Gmina na ten cel ma zamiar wydać 112 tysięcy złotych. Podczas tegorocznych przetargów gmina zaoszczędziła trochę pieniędzy, w związku z czym planowane są 2 kolejne inwestycje drogowe. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przygodziczki Jezioro oraz gruntowny remont ulicy Wąskiej w Przygodzicach. Te 2 inwestycje łącznie będą kosztować ponad 300 tysięcy złotych. A na koniec dobra informacja dla społeczności Przygodzic. Wykonawca Orlika, który powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury, zgłosił gotowość do odbioru końcowego obiektu. Boisko z trawy syntetycznej oraz wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową zostanie oficjalnie otwarte 10 października. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tej odsłonie programu z gminy Przygodzice. Zapewniamy, że następny odcinek będzie równie bogaty. Do zobaczenia.